Are you ready? Pełna moc! Ladies and gentlemen, panie i panowie, walka numer 5. I jako pierwszego przedstawię w narożniku niebieskim reprezentant Pałac Młodzieży Tiger Tarnów. Przygodę z Hard Boxing Night. Pełna moc jest dla niego ekscytującym przeżyciem i dobrą zabawą. Ma 20 lat, waży 85 kg i mierzy 174 cm wzrostu. Przywitajcie, Artur Teichner! A jego przeciwnikiem w narożniku czerwonym będzie reprezentant klubu Dynamit Muay Thai. O sobie mówi krótko i treściwie. Młody człowiek z brzuchem, który szuka guza. Ma 21 lat, mierzy 174 cm wzrostu. Jego dyspozycja wagowa wczoraj 97 kg. Przywitajmy Jakub Krawczyk! Bieliczka, daj się wielki szok! Waga ciężka kontra pół ciężka. Już za chwilę zobaczymy, co wydarzy się w tej walce. Zawodnicy jak na początku zawsze mocno ruszają w każdej walce. W każdej walce dzisiejszego wieczoru mocno rozpoczynają swoje pojedynki. Ale czy starczy im sił do końca trzeciej rundy? Przypomnę, 3 rundy, 2 minuty. 2 minuty szalonego wysiłku, który spowoduje, że ci zawodnicy na końcu czasem naprawdę już nie mają czym oddychać. Ale wtedy z narożników słychać, dajesz, teraz. I znowu odżywa w nich ta moc. Prawy na lewy. Wymiana ciosów, cały czas wymiana ciosów. Delikatnie rysuje się przewaga po stronie zawodnika w czerwonym, przepraszam, w niebieskim kartu Artura Teichnera. Ale tak jak powiedziałem, to jest początek walki. I wszystko się jeszcze może wydarzyć. Zepchnięty na liny Jakub Krawczyk, ale już wyszedł z tej opresji. Kolejne trafienie, ale to wszystko ląduje na kask. Przelatują te ciosy przed twarzą Artura. Ale cep, który nie... Ale tak, Artur, proszę Państwa, zobaczcie teraz, co się dzieje. Artur, jeden, lewy, prawy. I wszystko ląduje prosto na twarzy Jakuba Krawczyka. Co zrobi Jakub? I znowu wymiana. I lewy poszedł prosto znowu na szczękę Jakuba. Ale Jakub się nie poddaje. Jakub cały czas teraz zwarcie, odepchnięcie. 10 sekund to sygnał, że trzeba jeszcze pokazać coś. Trzeba pokazać moc, trzeba pokazać pełną moc, ponieważ jesteśmy na gali Hard Boxing Night, pełna moc. I mamy chwilę przerwy na złapanie oddechu i przyjęcie najważniejszych uwag od trenerów. Róbcie składy, a już mamy przed sobą drugą rundę. I zaczęło się ponownie, tak jak każdy w tym pojedynku, mocna wymiana ciosów. I czy wyszła? Proszę Państwa, zachwiał się zawodnik, ale to było tylko odepchnięcie. Cios za cios, już widzę pierwsza krew u zawodnika w czerwonym kasku. Wymiana ciosów, czy wytrzymają? Cios za cios, to są fighterzy, to są niesamowici ludzie, którzy przyszli tutaj pomagać, całym swoim sercem, całą swoją siłą.
lewy, prawy, prawy, lewy, cały czas, wymiana ciosów. Ale przypomnę, to trzeba wytrzymać do końca pojedynku. Sędziowie punktują celne ciosy. Nie to jak ktoś, że cały czas uderza. Te ciosy muszą dojść do celu, nie tylko lądować na garcie. Ale wszystko, ci zawodnicy cały czas uderzają tylko na głowę. Żaden cios nie... O, teraz miał być cios na korpus. Niestety przeszedł tuż przed wątrobą zawodnika w czerwonym kasku Jakuba Krawczyka. I już po mocnej wymianie... O, wyłaciła szczęka! Tak, panie sędzio, dobra reakcja. Wyleciała szczęka w zawodnikach. Chwila na przerwę, przemycie szczęki i za chwilę wrócimy ponownie do pojedynku. Sędzia zatrzymał czas. Czekamy. I już Artur Teichner gotowy dalej do walki. Przybili sobie piąteczkę i rozpoczął się. I Artur tą chwilę wykorzystał, złapał oddech i jeden mocny, drugi mocny cios na korpus, na twarz, na głowę. Ale nie pozostaje Jakub Krawczyk w defensywie i również oddaje te ciosy. Zwarcie i prawy, nie przytrzymał tak. Dobrze podpowiadał z narożnika, żeby Artur podniósł rękę do góry, ponieważ te dwa ciosy doszły. Gdyby nie kask, pewnie mógłby być już knockout. I ostatnie 10 sekund pojedynku. Ale zawodnicy widać bardzo zmęczeni. Pewnie czy mają siły na trzecią rundę. I czy trzecia runda zacznie się znowu mocno? Brawa, już brawa, za chwilę właśnie, się brawa, do tym przekonamy. Która, mam nadzieję, rozstrzygnie ten pojedynek. Ale dla kogo? Dla kogo będą punktować sędziowie? I tak jak mówiłem, ponownie włożyli całą siłę, mocno zaczęli. Czy ta strategia się sprawdzi? Czy ta strategia się sprawdzi? Ale tak jak już kolejny raz, już może 10, 15, 20, przypominam, to są amatorzy. To są ludzie, którzy tutaj przyjechali, aby pomóc tym podopiecznym, którzy tak bardzo potrzebują Państwa wsparcia, Państwa, tych zawodników, kibiców i naszego wspólnego wsparcia, żeby im pomóc godnie spędzać te ciężkie chwile swojego życia. Zwarcie zawodników, ale zawodnik cały czas uderza na korpus, pozbawiając tlenu Artura Teichnera. Sędzia przerwał. I ponownie, komenda box, rozpoczynają. Obydwaj zawodnicy już... Ale proszę, ale cóż za lewy! Prosty wszedł na szczękę Jakuba Krawczyka. Artur Teichner, czy wykorzysta to zamroczenie chwilowe? Nie, jednak Jakub cały czas jednak... Ale te ciosy już nie ważą tyle. Te ciosy już nie ważą tyle, co na początku rundy. Schodzi nisko głową Artur Teichner. Cios troszeczkę z tyłu głowy, ale pamiętajmy, chronią ich kaski. Walczymy w stylu formule boksu olimpijskiego, czyli kaski, duże rękawice, aby ci zawodnicy nie zrobili się krzyży. Ale te ciosy, tak, kolejne ciosy spadają na głowę Jakuba Krawczyka. Jakub Krawczyk oddzięcza się ciosami na korpus, spychając zawodnika na liny. Tak, zepchnął Jakub Krawczyk Artura do półdystansu, zepchnął go na liny. Widać, teraz, że Artur bardzo stracił siłę. I tak, proszę Państwa, i zakończyliśmy trzecią rundę. Czekamy na werdykt sędziowski, który zaraz zostanie ogłoszony. A ja oddaję głos na ring Mateuszowi. Mateusz, czy ty teraz będziesz na ringu? Drodzy Państwo, walka numer 5 w dzisiejszej karcie, a rozstrzygnięciem mamy remis! Brawo, Artur i Jakub, brawo panowie, brawo, wielkie brawo!